Które szkół do zimy. Każdorazowo takie zadanie leży po stronie tego, który zarządza obiektem. My staramy się, budując nowe rozwiązania, chociażby przeprowadzając termomodernizację, wyposażyć te szkoły w nowoczesne urządzenia, które będą po pierwsze monitorowały zużycie mediów, po drugie będą mogły regulować prawidłowo parametry na węzłach i tak dalej. Nie wszystkie szkoły da się w to wyposażyć. To są wieloletnie zaniedbania wynikające z tego, że praktycznie nie było prawa, które system wentylacji chociażby prawidłowo ustawiały w budynkach. A straty z tego tytułu są naprawdę przeogromne. Natomiast odpowiem, że w tej materii działamy. Chcemy wprowadzić system zarządzania energią, który zmusi również użytkowników do racjonalnego korzystania z tej energii. Przewijała się informacja na temat może oczywisty, dlaczego niektóre obiekty nie doczekały się wniosku o głęboką termomodernizację. Oprócz tego, że musimy znaleźć środki, musimy spełnić jeszcze dodatkowe elementy wynikające z prostej procedury, wynikającej z oferty, jaką złożył nam zarząd wojewódzki. Trzeba spełnić kryteria i nie wszystkie obiekty te kryteria spełniają, żeby w efekcie później oceny może musielibyśmy udowodnić, że zastosowane rozwiązanie wpływa rzeczywiście na wyniki, osiągniemy te wskaźniki, które musimy osiągnąć, bo inaczej no niestety musielibyśmy zwracać środki. To nie jest tak prosto zdobyć środki na termomodernizację i nie udowodnić później, że w wyniku tej termomodernizacji osiągnęliśmy efekty również ekonomiczne, te finansowe, ale również wpływ na środowisko. Bo to jest wszystko system połączony i tylko nie ma tu żadnych innych podtekstów. Co do wniosku pana radnego Uziela, dom rzemiosła, on się przewija tutaj w kilku już wystąpieniach radnych. Niestety, jeżeli obiekt jest czyjąś własnością i nie stanowi zagrożeń, to praktycznie prezydent miasta niewiele ma tu do wykonania. Co do informacji odnośnie wniosku pana radnego Dariusza Bożka o to, czy zlikwidowane godziny karciane muszą być ewidencjonowane. To jest wewnętrzna sprawa dyrektora, jak ten system organizacyjny sobie ustawi. Pewnie spisywanie jakichś tam informacji no jest podyktowane tym, żeby zabezpieczyć no bezpieczeństwo dzieci przede wszystkim. Bo inaczej nauczyciel nie wie, w jakim składzie dany zespół pracował. To jest wewnętrzna sprawa i tu nie ma absolutnie żadnego działania ze strony organu prowadzącego. Pan radny Witold Zych poruszał sprawę komisji jeziorowej. No, ona istnieje i takie było pytanie, w związku z czym precyzyjna była również w tej mierze odpowiedź. Natomiast pragnę przypomnieć, że przyglądamy się tej sprawie, ponieważ no, wygląda na to, że działanie tej komisji no, trzeba po prostu pobudzić. Może trzeba doprowadzić do uzupełnienia składu o specjalistów, którzy no, w sensie posiadanej wiedzy, umiejętności mogą tam pracować. I to dokonamy. Ścieżki rowerowe i rodzaj nawierzchni. Może te sprawy uzupełni wiceprezydent, który jest specjalistą branżowym. Natomiast ja odniosę się, że tu nie chodzi o rodzaj nawierzchni, ale o kłopoty później wynikające z tego, że przecież jezioro domaga się nakładów inwestycyjnych po stronie miasta i później po stronie przyszłych inwestorów, którzy się pojawią. I wtedy rodzaj nawierzchni jest decydujący, czy my za jakiś czas, znajdując
na rozruchu, pewne środki na uzbrojenie. Nie będziemy szukać następnych, których nam nikt już nie da, bo takich środków nie ma. W zasadzie dziś mamy spory problem budowania takiego zabezpieczenia finansowego i wchodzimy w różne projekty, które są oferowane, ażeby połączyć te elementy i mieć możliwość wybudowania infrastruktury. To jest naprawdę trudny temat, aż dla nas bardzo istotny i te działania podejmujemy. Ja może na resztę pytań, które zostały zadane, odpowiemy pisemnie na Państwa po sprawdzeniu okoliczności, których występują. Natomiast co do jeszcze pytania pana radnego Norberta Mastalerza dotyczącego chociażby bonu organizacyjnego i że to jest jakieś działanie pozorne, to wcale działanie pozorne nie jest, bo z założeniem tego bonu było uporządkowanie pewnej relacji, która była nie do końca jasno określona. Dziś mamy pewność, że szkoły ogólne, które w tym brały udział, bo szkoły zawodowe wymagają troszkę innego spojrzenia, są traktowane jednakowo i dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten bon organizacyjny spełnił swoją rolę. Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu prezydentowi. Jeszcze pan prezydent Grzelowski. Tak, bardzo proszę pana prezydenta. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Temat nawierzchni ścieżek rowerowych na wczorajszej technicznej sesji komisji wyjaśnialiśmy przyczynę, powód stosowania nawierzchni rozbieralnej w tej chwili, kiedy będziemy budować dopiero drogę, infrastrukturę. Będą, mam nadzieję, w miarę szybko podłączać się nowi inwestorzy. W sposób często, to się zdarza, niezgodny z technologią, pojawiają się możliwości uszkodzenia nawierzchni. Łatwość rozbieralność nawierzchni powoduje, że usunięcie tej szkody będzie minimalne, natomiast tutaj też nie chciałbym potęgować zjawiska z kostki. To będzie kostka bezfazowa. To są kostki, które są stosowane ogólnie w kraju. Poprawiają jakość przejazdu na rowerze, a nam na pewno ułatwią i przyszłym inwestorom. Na pewno w przypadku, kiedy budowa ścieżki rowerowej odbywałaby się w terenie już zurbanizowanym, gdzie infrastruktura podziemna jest wykonana, gdzie jest wykonana zabudowa. Technologię na pewno wybralibyśmy inną. O tym też na komisji technicznej pana radnego i komisję informowałem. Jeżeli chodzi o dworzec PKP, tak wiele budzi emocji, no cały czas musimy pamiętać, jest to inwestycja prywatnego inwestora. Jest to tylko dobra wola ze strony inwestora. Nie możemy żadnych obwarowań pozaprawnym, oprócz normalnej rozmowy, negocjacji, na pewne rzeczy prosić o ustępstwa, dostosowanie obiektu tak, żeby spełniał oczekiwania wszystkich mieszkańców. Odbyłem rozmowę z właścicielem firmy, z panem rzeźnikiem. Mam nadzieję, że dotrzyma słowa i w miesiącu październiku pojawi się napis na elewacji budynku dworca PKS. Toalety będą przedłużone, będą czynne do godziny przynajmniej 22:00 zgodnie z tym, co przekazywał właściciel dworca. Później nie ma potrzeby, bo to są sporadyczne przejazdy. Także 22:00 kończy się intensywność korzystania z dworca PKS. Natomiast jeżeli chodzi o kolejną rzecz, bo też o tej Państwo nie pytaliście, ale też budzi wiele emocji, przejście szybsze dla mieszkańców Przywiśla w kierunku dworca PKS. Przedsiębiorca pan Zawu, rozmawialiśmy w czwartek, przełoży bramę z drogi,
którą stanowi dzisiaj jego własność, udostępni ją. To będzie droga wzdłuż Parku Bolońskiego, także mam nadzieję, że ta ścieżka zafunkcjonuje dużo szybciej. Natomiast kolejna deklaracja jest, że docelowo będzie odbywać się przejście na dworzec przez działkę inwestora pana Łakomego, z uwagi na to, że w tej chwili buduje halę. Chciał udostępnić teraz, natomiast poprosiłem, żeby w trakcie budowy nie przeszkadzać, bo naraża na niebezpieczeństwo mieszkańców, ale również i siebie na kontrolę w przypadku chodzenia na terenie budowy obiektu. Także te trzy tematy, które tak najbardziej wzbudzają emocje, zostaną w miesiącu październiku załatwione. Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu prezydentowi. Wysoka Rado, przechodzimy do ostatniego punktu porządku obrad, a więc oświadczeń radnych. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Przypominam, że mamy tutaj ograniczenie do 4 minut. Bardzo proszę, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam ten punkt. Wysoka Rado, wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji, dlatego zamykam 33. sesję Rady Miasta Tarnobrzegu. Dziękuję serdecznie. Thank you.